Cześć, witam Was serdecznie. Właśnie mam zamiar przygotować tutaj ziemię pod uprawę kan, tak jak w tamtym roku będą rosły w tym miejscu. Nawiozłem tutaj dosyć sporo obornika. Tutaj sąsiad ma gołębie, to tutaj wsypałem 2 wiadra takiego suchego obornika gołębiego, plus jeszcze 1,5 worka. Nie, pół worka bydlęcego i cały worek kurzego. Oczywiście granulowanego. Gdzieniegdzie jakieś chwastki wyrastają. Zakupiłem sobie, słuchajcie, zabawkę. Nie wiem, czy ktoś ma taką zabawkę. To jest glebogryzarka. Malutka, bo malutka, elektryczna. Myślę, że jak na moje potrzeby, na takie rabatki. Tutaj, na przykład tutaj, żeby przemieszać ziemię, żeby ją bardzo dobrze spulchnić, no to chyba będzie się nadawała. Zaraz zrobimy test i zobaczymy, jak to będzie szło. Bo szpadlem na pewno tak dobrze tej gleby nie przekopię, nie przemieszam. A to powinno fajnie przemieszać. Nie wiem, to jest świeżutka jeszcze. Noże nie są ubrudzone, dopiero przywieziona ze sklepu. A co tam, pokażę cenę. 429 zł za coś takiego. I zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Dobra, zaraz ustawiam statyw i zobaczymy, jak to będzie szło. Tak wygląda grządka po przekopaniu, przemulczowaniu, frezowaniu. Jak sobie nazwiecie, tak będziecie mieli. Jestem naprawdę zadowolony. Oczywiście nagrywałem to przekopywanie, ale oczywiście Maciek nie popatrzył się na stan baterii i telefon padł po pół minucie. Ale zaraz to nadrobimy, pójdziemy za dom kopać. Fajna, pulchniutka gleba. Oczywiście już ślady porobione, mięciutko. Ach, idealnie. Jeszcze troszkę niegdzie chwasty zostały, ale sporo wybrałem. Także już ziemia jest z obornikiem przemieszana dla kan. A tam jest taka kępka niby chwastów. A to mi się tak rozrosła malino truskawka. O, to nie. Tu są jeszcze jakieś chwaściory. A tu malino truskaweczki. To jeszcze chwaścior. O. Ona nawet tutaj mi gdzieś przerosła. O. Tu nie będę jej wyrywał. Niech sobie tu będzie. I tak tu jest taki łysy placek bez trawy. Niech sobie rośnie malina. Będą sobie malino truskawka. Niech sobie dzieci skubią. Nie? Sadzonka od Samuela. Pozdrawiam. No, jesteśmy za domem. W tym miejscu, jak widać, latem był basen. Ładne takie zielone, jasno zielone kółeczko, to ślad po basenie. Tu naokoło rosły banany. Widać pełno granulek. Nie żałuję obornika. No i zabieramy się do mieszania ziemi.
i zrobione. 5 minut prawie. I zagrabić wystarczy, koniec. Trochę rozrzuca tą ziemię na boki. Nie wiem, czy tak ma być. W sumie pierwszy raz glebogryzarków się bawię. I tak by to wyglądało. Jestem zadowolony. Fajna zabawka. Firmy nie będę podawał, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi ogólnie o zastosowanie takiej glebogryzarki, małej glebogryzarki elektrycznej na takich rabatkach. Jak na takie powierzchnie, takie małe, no to chyba się sprawdza. Nie wiem, nie mam większego poletka. No pewnie by, jakby dłużej pochodziła, to pewnie by się spaliła, ale na coś takiego to się na pewno nadaje. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy macie takie glebogryzareczki, po jakim czasie wam siadły, jeśli nie siadły, no to też piszcie.
No ogólnie chciałbym znać Waszą opinię na temat takich zabawek. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.